Pewien osioł powiedział tygrysowi: trawa jest niebieska. Tygrys odpowiedział mu: nie, trawa jest zielona. Dyskusja nabrała tempa i obaj postanowili poddać sprawę arbitrażowi i w tym celu zwrócili się do lwa, króla dżungli. Przed dotarciem na polanę w lesie, gdzie na tronie siedział lew, osioł zaczął krzyczeć: wasza wysokość, czy to prawda, że trawa jest niebieska? Lew odpowiedział: to prawda, trawa jest niebieska. Osioł rzucił się naprzód i kontynuował: tygrys nie zgadza się ze mną, zaprzecza i denerwuje mnie, ukarz go. Król wtedy oświadczył: tygrys zostanie ukarany 5 latami milczenia. Osioł skoczył z radości i poszedł swoją drogą zadowolony i powtarzając: trawa jest niebieska, trawa jest niebieska. Tygrys przyjął jego karę, ale zapytał lwa: wasza wysokość, dlaczego mnie ukarałeś, przecież trawa jest zielona? Lew odpowiedział: w rzeczywistości trawa jest zielona. Tygrys zapytał: więc dlaczego mnie karzesz? Lew odpowiedział: to nie ma nic wspólnego z pytaniem, czy trawa jest niebieska, czy zielona. Kara jest taka dlatego, że tak odważna, inteligentna istota jak ty nie może tracić czasu na kłótnie z osłem, a na dodatek przyjść i zawracać mi głowę tym pytaniem. Najgorszą stratą czasu jest kłótnia z głupcem i fanatykiem, któremu nie zależy na prawdzie ani rzeczywistości, a jedynie na zwycięstwie swoich przekonań i złudzeń. Nigdy nie marnuj czasu na dyskusje, które nie mają sensu. Są ludzie, którzy mimo przedstawionych im dowodów nie mają zdolności zrozumienia, i inni, którzy są zaślepieni przez ego, nienawiść i urazę, a jedyną rzeczą, której chcą, to mieć rację, nawet jeśli jej nie mają. Kiedy ignorancja krzyczy, inteligencja milczy. Twój spokój i cisza są warte więcej.